Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, szczególnie wszystkie osoby. Mam tylko w nawiązaniu do tego, co mówił Pan doktor, mianowicie jeśli chodzi o definicję pokoju w tak zwanych apartamentach. I chciałabym powiedzieć, że po prostu jeśli chodzi o tą definicję, to jest orzeczenie między innymi sądu NSA, akurat tutaj w naszym gdańskim, to jest z 30 września 2015 roku, orzeczenie, które mówi, że apartamenty, co to jest pokój w ogóle gościnny, że pokój gościnny to jest pomieszczenie posiadające okna i drzwi. Czyli jeżeli mam apartament, który składa się z pokoju dziennego i sypialni, to Urząd Skarbowy zalicza to jako dwa pokoje. I tutaj była właśnie taka sytuacja, w której Urząd Skarbowy kazał zapłacić pani, bo odebrał jej kartę podatkową, ponieważ wyliczył, że ma więcej niż 12 pokoi, doliczając wszystkie pokoje, tak zwane salony dzienne, okazało się, że musiała zapłacić, odebrano jej kartę podatkową. To tylko tyle. Uważam, że super, super wykład, uporządkowujący wszystko, co jest możliwe. I wydaje mi się, że myślę, że wszyscy na tym super skorzystali. Dobrze, próbuję teraz włączyć na moją prezentację. Ajajaj, jest czy nie ma? Nie ma. Wszystko jest w porządku. Jest w porządku, ale ja jej nie widzę. Ale my widzimy. Ale wy widzicie, no to dobrze, dobrze, że chociaż wy widzicie. Proszę Państwa, słucham. Nie, to chyba za daleko pobiegłaś. Za daleko poleciałam. Dobrze. Za daleko poleciałam. Tak. Dobrze. Szanowni Państwo, ja będę opierała się, tak jak mówi tytuł, dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi w dobie pandemii. Czyli będę mówiła o tym, co my jako federacja już od samego początku, to znaczy od wiosny, kiedy prowadziliśmy rozmowy z głównym inspektorem sanitarnym oraz ministerstwami, ustalaliśmy, co robić, żeby nasze gospodarstwa były bezpieczne do przyjmowania turystów, a jednocześnie zabezpieczyć siebie jako kwaterodawców przed wszelkiego rodzaju zarażeniami. Ważną rzeczą jest to, że akurat w tej chwili rozporządzenie, które wyszło, zawiesza działalność hoteli, także i naszych kwater, ale nie całkowicie. Przede wszystkim jest tutaj dopuszczalna. To, co nas przede wszystkim dotyczy, to jest, możemy wynajmować pokoje, ale tylko dla gości przebywających w podróży służbowej. Drugie dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, dla osób, które wykonują zawód medyczny, czyli te tak zwane hotele dla medyka. No i oczywiście tych pacjentów, którzy muszą dojeżdżać do lekarza wraz z opiekunem. No i oczywiście dopuszczalna jest również działalność hoteli pracowniczych. Obowiązuje to nas na dzień dzisiejszy do 29 listopada 2020 roku. Więc bardzo proszę śledzić nowe rozporządzenia, żebyśmy po prostu wiedzieli, czy nam przedłużają, czy po prostu tylko nam pozwalają z powrotem prowadzić działalność normalnie. Rzeczą, na którą bardzo chciałabym zwrócić uwagę, to jest, są paragrafy z ustawy z 29 sierpnia o usługach hotelarskich, przepraszam, oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, oczywiście z późniejszymi zmianami. Na co chciałam zwrócić uwagę? Otóż na rozdział 5 usługi hotelarskie. Nie interesują nas tam przewodnicy i tak dalej, bo do tego rozdziału była mowa o pilotach i przewodnikach. Dla nas najważniejsze jest z artykułu 35 punkt pierwszy, gdzie mogą być prowadzone usługi hotelarskie. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pierwsze raczej dotyczy hoteli, czyli tak zwanych nazw rodzajowych. Podpunkt drugi, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami, czyli na przykład budowlane. Co jeszcze jest ważne? Punkt trzeci, że organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań. Jest to dosyć istotne, bo zwracali się do nas kwaterodawcy z pytaniem, że zgłaszali swój obiekt do ewidencji w gminie, a gmina powiedziała, że przyjedzie sprawdzić i czy ma prawo. Oczywiście, że ma prawo, jeśli uważa, że są jakieś zastrzeżenia lub po prostu chce wiedzieć, jakie obiekty ma. Rzecz, o którą bardzo często pytają nas kwaterodawcy, no to jak wobec tego udokumentować, że my te wymagania spełniamy? I otóż w wyjaśnieniach jest powiedziane, że jeżeli chodzi o wymogi budowlane, to wystarczy książka obiektu budowlanego, a jeśli jej nie mamy, to po prostu protokół z kontroli obiektu budowlanego, że on można w nich przyjmować gości. Jeżeli chodzi o spełnienie warunków przeciwpożarowych, no to oczywiście wystarczy nam na piśmie wystawiona opinia właściwego miejscowego komendanta powiatowego czy miejskiego straży pożarnej. Natomiast jeśli mówimy o warunkach sanitarnych, no to potrzebujemy, tak jak my, opinię właściwego miejscowego państwowego powiatowego inspektora, czyli to, co mówił dr Raciborski, wystarczy, że zgłosimy nasz obiekt do sanepidu, oczywiście tego, pod który podlegamy. Co jeszcze jest ważne, na co bym prosiła, żeby zwrócić uwagę, to jest artykuł jeszcze 35, punkt drugi, jesteśmy dalej, że przede wszystkim często było tak, że już teraz mniej, ale bardzo często, że jestem rolnikiem, więc nic mnie nie obowiązuje, więc dlaczego mi każą gdzieś się wpisywać? Otóż tutaj już wyraźnie w paragrafie trzecim jest powiedziane, że za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów wprowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. No i oczywiście wszystkie te obiekty muszą spełniać minimalne wymagania, które są w załączniku numer 7 do rozporządzenia. Rzecz bardzo istotna, szczególnie w dobie epidemii. Dodano punkt czwarty, w którym jest napisane: domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, czyli mówimy tutaj oczywiście o zgłoszeniu do wójta, czy w mieście do burmistrza, czy prezydenta, że nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w tym ustępie pierwszym i drugim, który mówiliśmy, czyli wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne. I to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że gdyby cokolwiek się stało, a nie mamy takiego zgłoszenia, bo tu mi zgłaszali niektórzy kwaterodawcy, że gminy niektóre w ogóle nie prowadzą takiej ewidencji, jest to zadanie własne gminy i muszą taką ewidencję mieć założoną. W związku z tym w razie jakichkolwiek komplikacji
może dojść do tego, że kontrola powie, że oczywiście Państwo nie mieliście prawa prowadzić takiej działalności, ponieważ nie macie wpisu. Czyli artykuł 39 wyraźnie mówi, że przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich przedsiębiorca lub rolnik musi zgłosić obiekt do ewidencji. Ewidencji nazywa się niegospodarczej, proszę tego nie mylić, tylko do ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonych w gminie przez czy też przeprowadzonej przez wójta, burmistrza, czy też prezydenta, w zależności gdzie położony jest nasz obiekt. I bardzo ważne, musimy zawsze o tym pamiętać, że oczywiście nasze pokoje, które wynajmują rolnicy oraz miejsca na ustawienie namiotów, to są te wszystkie obiekty, które podlegają wszelkim ustawowym rygorom. Wnioski, które się składa, są określone przez ministra właściwego, wzór wniosków, i w tym wzorze wniosków musimy wypełnić go nazwę, adres, czy jest całoroczny, sezonowy, ile pokoi, ile osobowych i tak dalej. I co jest ważne, że tak naprawdę składając ten wniosek, my jako właściciele oświadczamy, prawda, że ten zgłoszony obiekt czy pole biwakowe spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich. Czyli my musimy sobie wyciągnąć załącznik numer 7, sprawdzić co w nim jest, sprawdzić czy to wszystko mamy w swoich pokojach i składamy swój podpis i tym zaświadczamy, że my tak naprawdę mamy ten obiekt prawidłowo prowadzony. Każdemu bym zalecała, aby wziąć sobie takie zaświadczenie ze swojego urzędu gminy, które poświadcza, że mamy taki wpis w ewidencji. Ja o takie zaświadczenie wystąpiłam i oczywiście otrzymałam zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie. I dla mnie jest to rzecz bardzo istotna, że w razie czegokolwiek mam, że spełniam wszelkie wymogi, jeśli chodzi o usługi hotelarskie. Natomiast jeśli mówimy dzisiaj o pandemii, która się rozprzestrzenia, to już od wiosny rozpoczęliśmy pracę nad jak gdyby ochroną naszych kwaterodawców przed konsekwencjami, jakie mogłyby nas czekać w przypadku, gdybyśmy przyjmowali osoby, które no akurat nie daj Bóg przyjechały do nas zakażone. W związku z tym takie ogólne zasady to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to utrzymywanie tej fizycznej odległości między klientami, które powinno wynosić przynajmniej 1,5 metra, na początku nawet było, że mają to być 2 metry. No jak gdyby no, preferujemy, żeby zakwaterowania były w domkach samodzielnych, jednostkach mieszkalnych, apartamentach, gdzie każdy ma swoje oddzielne wyjście, klucz, łazienkę. Powoduje to takie minimalizowanie kontaktów między gospodarzy i gości. I przede wszystkim dlaczego? Bo jak wiemy, na przykład w hotelach mamy jeden wąski korytarz i drzwi. Nie ma szans, żeby ci goście ze sobą się nie kontaktowali. Wówczas mówiliśmy o tym, że dobrze byłoby zredukować liczbę gości, na przykład o połowę, żeby jednak to spotykanie się było jak najkrótsze, a gdzie tylko to możliwe, wtedy kiedy mamy na przykład 5 pokoi dwuosobowych, to jest raptem 10 osób,
po prostu sprzedawać całość rodzinie, czyli oferować wyjazdy rodzinne, abyśmy po prostu mogli zapewnić bezpieczeństwo, bo wtedy my jako kwaterodawcy no nie musimy pilnować tego, żeby te osoby chodziły w maseczkach, żeby ciągi komunikacyjne tak robić, aby się jak najmniej osób spotykało. Bo jeśli mamy, tak jak tu na zdjęciu, pokoje w jednym ciągu, jest to bardzo trudne. Przede wszystkim zalecaliśmy, aby we wszystkich łazienkach wywieszać informacje, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce oraz oczywiście te środki udostępniać i przede wszystkim prosić, aby osoby z tego korzystały. Jest to super sprawa ze względu właśnie z kolei na bezpieczeństwo kwaterodawców. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu osoby przebywające u nas na wypoczynku, jeśli mają takie środki, nie musimy się już denerwować, że jest niewysprzątane. Oczywiście informujemy wszystkim o tym obowiązku zasłaniania ust i nosa przez osoby u nas przebywające. Przede wszystkim, co zrobiliśmy, to opracowaliśmy regulamin, który obowiązuje w obiekcie. Taki regulamin ja sobie na przykład wydrukowałam, ofoliowałam i w każdym pokoju powiesiłam. Dlaczego? Ten regulamin po prostu zawsze pozwala na to, że ograniczymy kontakty z gośćmi. Co w tym regulaminie? Oczywiście to jest regulamin przykładowy. Każdy musi dostosować do swojego obiektu, bo każdy ma inne warunki, inne pokoje czy też apartamenty i trzeba po prostu sobie je dostosować. Ale bardzo ważne, że na samym wstępie piszemy, że zgodnie z zaleceniami GIS, które oczywiście mamy, i Państwo po tych szkoleniu otrzymacie, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, właśnie takie te wytyczne w sprawie funkcjonowania kwater wiejskich i gospodarstw agroturystycznych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia tym wirusem zarówno Państwa, jak i nas domowników, podjęliśmy procedury bezpieczeństwa i prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu. Ten wstęp jest po to, żeby ludzie nie czuli się, że no, czymś ich ograniczamy, tylko tym, że my po prostu dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, co jest bardzo ważne. I podzieliliśmy ten regulamin na takie jak gdyby trzy części. I w pierwszej części zrobiliśmy taką prośbę, aby osoby, które u nas przebywają, to co jest możliwe, wykonywały samodzielnie. Czyli przede wszystkim to, co zaleca nie tylko GIS, ale i lekarze, to jest wietrzenie pokoi i holów, bo jeżeli nie chcemy wchodzić w międzyczasie do gości i sprzątać im, no to jednak wiele czynności gości muszą zrobić sami. Utrzymanie w czystości pokoi i toalet oraz ich dezynfekowanie. Akurat u mnie odkurzacz dostępny w holu i są środki czystości w łazienkach. Regularne zmywanie i dezynfekowanie blatu kuchennego oraz stołu w aneksie kuchennym. Oczywiście wszystkie środki mają do dyspozycji. Segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach i wrzucanie zawiązanych worków ze śmieciami do odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku. I tutaj jest bardzo ważne, że dobrze jak mamy takie pojemniki, ale często jest tak, że w naszych małych pomieszczeniach dużych pojemników nie możemy postawić. W związku z tym możemy sobie kupić po prostu mniejsze pojemniki, ale można za to kupić oddzielne naklejki. I samemu sobie, one kosztują około 10 zł, te takich 6 naklejek.
i można sobie samemu oznakować te nasze śmietni, pojemniki na śmieci. W razie potrzeby kontaktowanie się z gospodarzem pod numerem i oczywiście podajemy swój numer telefonu, pod którym jesteśmy 24 godziny na dobę. Zawsze to podkreślam swoim gościom, że ten numer jest dla nich dostępny o każdej porze dnia i nocy. Gdyby cokolwiek się stało i potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, to mają prawo dzwonić obojętnie kiedy. Ten telefon nigdy nie jest wyłączany. W kontaktach osobistych korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych oraz wrzucanie zużytych do specjalnie oznakowanych pojemników. Drugi taki segment to w celu zminimalizowania ryzyka wzajemnego zakażania się koronawirusem wśród gości prosimy o noszenie osłon nos i ust w kontaktach z osobami spoza rodziny, bo oczywiście jeżeli wynajmujemy obiekt dla jednej rodziny, no to nie będziemy im kazali zasłaniać między sobą unoszenia maseczek i zasłania ust i nosa. I oczywiście, jeśli będą chcieli, to jest ich sprawa. Natomiast jeżeli rzeczywiście na przykład ja wszystkie 5 pokoi wynajmowałam, tylko jedna osoba mogła za nie zapłacić, czyli musiała rodzinę ze sobą przywozić, czy też super znajomych, tego już nie dochodziłam, ale z reguły była to rodzina. Utrzymanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi gośćmi, jeżeli oczywiście są to goście spoza naszego przypadkowo obiektu, ale jeśli na przykład mamy gości w różnych pokojach, obcych sobie, to wtedy oczywiście bardzo mocno musimy to podkreślać, żeby jednak te odległości były zachowywane. Częste i regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce. Zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem czy chusteczką, którą jak najszybciej oczywiście wyrzucamy do kosza. Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Bezwzględny zakaz przyjmowania osób spoza obiektu jako swoich gości. Jeśli przed pandemią no, to była taka normalne, że na przykład zapoznali się gdzieś na plaży z kimś i odwiedzali się nawzajem. W tej chwili w okresie pandemii nie wyrażamy na to zgody. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, czy osoby spoza obiektu naszego nie przyniosą nam wirusa i się nie okaże, że nasi goście też zostaną zakażeni. W przypadku wystąpienia niepokojących oczywiście objawów należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999-112 i oczywiście bardzo ważne, poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem gospodarza, bo gospodarz też musi wiedzieć, co się dzieje w obiekcie. I takie zasady ogólne, jako część trzecią, nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom. Jest to bardzo ważne, dlatego warto je albo mieć w szafkach zamkniętych, albo na odpowiedniej wysokości, gdzie dziecko oczywiście nie będzie w stanie sięgnąć. Każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemników do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu. Uważam, że tutaj akurat goście bardzo korzystali z tego pojemnika i rzeczywiście, mimo że to były osoby spokrewnione, jednak ręce dezynfekowały. Maseczki, rękawice można zakupić w sklepie lub aptece. Dlaczego nie na kwaterze? No bo oczywiście nie zajmujemy się jak gdyby dodatkowymi usługami sprzedaży czegokolwiek ze względu na to, żebyśmy nie musieli przypadkowo rozliczać się z fiskusem. Ale na dzień dzisiejszy w każdym sklepie są, wszystko jest możliwe, wszystko można dostać. No i oczywiście ładnie piszemy, żeby ludzie czuli się u nas dobrze. Dziękujemy za stosowanie się do
powyższych procedur i życzymy miłego wypoczynku, żeby ci ludzie po prostu czuli się u nas dobrze. Co propagować? Oczywiście propagować wzmacnianie odporności poprzez ruch, spacery i gimnastykę, ponieważ jak wiemy, to także wpływa na naszą odporność. Większe zadanie bardziej mają te obiekty, które także żywią swoich gości. I tutaj też są odpowiednie zalecenia. Mianowicie przede wszystkim zaleca się dostarczanie posiłków do pokoi. Dlaczego? Bo to niweluje to jak gdyby kontakty. Natomiast jeśli to jest niemożliwe, no to wtedy ustalamy godziny dla odpowiedniego pokoju, odpowiednie godziny i oczywiście w jadalni tak rozsadzamy gości, aby te odległości między stolikami były z 1,5 metra. Co wyłączamy, a co było do tej pory, no bardzo często zresztą bardzo dobre ułatwienie dla kwaterodawcy, to tak zwany szwedzki stół. Czyli dlaczego? Dlatego, że proszę popatrzeć, specjalnie dałam ten rysunek szwedzki stół, gdzie nagromadzenie ludzi jest ogromne i każdy dotyka tej samej łyżki i posługuje się, zostawia ją, prawda, na półmisku. I nie mamy możliwości nawet jak gdyby zachowania jakiegoś tam porządku. A po drugie, no każdy musiałby być w rękawiczkach jednorazowych, ale nie mówimy o tym. Człowiek przychodzi, nachyla się nad potrawami, więc tutaj jest to niebezpieczeństwo dosyć duże. Jeżeli przy takim, prawda, szwedzkim stole tutaj stanie 10 ludzi i każdy bierze do ręki, no to oczywiście jest to bardzo dobre do rozprzestrzeniania się wirusa. Są nawet specjalne takie jakby instrukcje, żeby uwzględniać czas na czynności porządkowe między jednymi a drugimi gośćmi. To jest bardzo ważne. Czyli jeżeli mam jadalnię i zapraszam gości do jadalni, to muszę pamiętać o jednym, że nie może być tak, że jedni goście wchodzą, a drudzy wychodzą. Musimy sobie zaplanować czas na zdezynfekowanie, bo po każdy stolik po zakończeniu obsługi powinien być zdezynfekowany. Tutaj w tej chwili, w dobie tej pandemii, zaleca się rezygnację z obrusów, ponieważ trzeba by dla każdego gościa jednak te obrusy zdejmować. No i są takie super, można kupić nalepki, zrobić sobie samemu. Między innymi jak byłam w sanatorium, bardzo tego przestrzegali, że cały stolik był zdezynfekowany, następnie stawiano napis zdezynfekowano, żeby się ludzie nie obawiali siadać przy stoliku. Dużą i ważną rzeczą jest też regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którym klienci się stykają. To jest wszystko. To są klamki, to są poręcze, to są uchwyty blatów, to są oparcia krzeseł. Więc dlatego mówię o tym, że u nas, jeżeli przyjmuję rodzinę, no mam mniej tego, bo po każdej osobie co chwilę nie przechodzę, nie dezynfekuję, tylko co jakiś dłuższy czas. I to jest też ogromnym ułatwieniem, szczególnie dla kwaterodawców, którzy sami obsługują gości, bo z reguły nie zatrudniamy ludzi do pomocy. Przy każdym wejściu do jadalni powinien być dozownik ze środkiem do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe. Oczywiście najlepsze są te dozowniki bezdotykowe. Co prawda, jeśli byśmy chcieli kupić profesjonalne, to są bardzo drogie, bo się orientowałam, że jednak to są ceny nie dla nas. Natomiast można kupić tańsze jedno takie bezdotykowe na baterie. No, one są tam w granicach 50-60 zł. Jak się dobrze trafi w internecie.
Natomiast taki dozownik obowiązkowo powinien stać w dobrze dostępnym miejscu. Ręcznik jednorazowy, żeby można sobie wyczyć i przed te ręce i przy tym oczywiście kosz na te odpady. Zapewnienie w miarę możliwości częstego wietrzenia jadalni, kuchni. Jak Państwo wiecie, to w tej chwili jak gdyby nie jest zalecane przy tej pandemii używanie klimatyzacji. W związku z tym bardziej jednak nastawiamy się na takie wietrzenie poprzez okna. Najlepszym wietrzeniem w ogóle to jest bardzo szybkim, szczególnie w zimie, to jest otwarcie okien i zrobienie przeciągu, jak nie ma gości. Takie wietrzenie pięciominutowe, pięcio-sześciominutowe daje więcej niż przez godzinę otwarte okno, które dodatkowo oczywiście będzie nam wychładzało jeszcze całe pomieszczenie. No i co jest ważne, to musimy jednak umieścić informację o maksymalnej liczbie gości, która powinna być w jadalni, żeby po prostu nie było za gęsto. Zaleca się zastąpienie solniczek, pieprzniczek i cukiernic saszetkami. Powiem szczerze, że mimo wszystko uważam, że lepiej dawać te solniczki, pieprzniczki do zmywarki, je wymyć, wyparzyć, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało z naszym środowiskiem, jeżeli wszyscy zaczniemy w ten sposób przyjmować gości. Mycie naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze co najmniej 60 stopni lub wyparzaniem. Tak jak mówił profesor dr Grzesiowski, to 60 stopni i jeszcze z detergentami skutecznie zabija wirusa. To samo dotyczy prania, że ta temperatura jest wystarczająca. Oczywiście tak jak nam mówiono, że preferowane są jednorazowe sztućce. No zgoda, tylko tak jak jeszcze raz mówię, co ze środowiskiem. Uważam, że mimo wszystko lepiej jest dawać normalne sztućce, normalne talerze i po prostu dobrze je dezynfekować, nie żałować temperatury. Natomiast dzięki temu na pewno uratujemy nasze środowisko. A przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, no to przy wszystkim zachować zdrowy rozsądek, bo to jest to, co jest najważniejsze. Rzeczą dosyć istotną, tą co teraz ostatnio między innymi czytałam, to jest fakt, że możemy przyjmować osoby będące na delegacji. W związku z powyższym, jeżeli mamy przyjmować osoby, które są w delegacji, to opracowaliśmy takie oświadczenie, w którym, bo między innymi czytałam, że właśnie w ten sposób można sobie to robić, mianowicie postarać się w oświadczeniu napisać, że mam takie oświadczenie, które Państwo otrzymacie po tym szkoleniu, jako przykłady oświadczenie turystyczne, które jest w delegacji. I wtedy oczywiście co robimy? Robimy, że ta osoba, bo w jaki sposób sprawdzić, czy ktoś jest w delegacji, czy nie jest w delegacji? Trudno jest nam powiedzieć. W związku z tym trzeba jednak zwierzyć się sobie na to, co ludzie nam napiszą. Czyli w tymże oświadczeniu piszemy, że oświadczam, że przebywam na delegacji i rezerwacja pokoju jest związana z
realizacją służbowych obowiązków. Oczywiście przy tym wszystkim mamy też takie oświadczenie i dla tych, którzy są delegacji, tutaj dołączyłam właśnie to oświadczenie do tego, że jednocześnie turysta oświadcza, iż nie przebywa na kwarantannie, że nie był zakażony i że w razie czego, gdyby nawet uległ takiemu zakażeniu, to po prostu on nie będzie rościł sobie pretensji z tego tytułu, że u nas przebywał na kwarantannie. Przez ten całe kilka miesięcy jedna tylko osoba mi zgłaszała, że pan powiedział, a po co on ma podpisywać takie oświadczenie. Ale jak państwo wiecie, na stronach internetowych też piszemy sobie, że w związku z pandemią obowiązują różne obostrzenia i obowiązki. I w związku z tym, jeżeli mamy to zamieszczone też na stronie internetowej i informujemy turystę, bo każdego jednego gościa informowałam, że może dokonać rezerwacji pod warunkiem, że przesyła mu takie oświadczenie i on wyraża zgodę na podpisanie tego oświadczenia. I wtedy oczywiście nie mamy już problemu. I tak naprawdę to tylko jedna kwaterodawczyni mi zgłaszała uwagę, że gość mówił, że on nie musi podpisać. No i pytała, co ma zrobić. Ja mówię, po prostu, mówi się prosto, że jeżeli uprzedzałam, że u mnie taki obowiązek jest, no to nie miał z kolei pan obowiązku. Co robić? Nie miał obowiązku u nas, do nas przyjechać. No i w rezultacie się okazało, że podpisał jej to, ale to tak jak mówię, jeden był przypadek. Te wszystkie rzeczy, między innymi to rozporządzenie, już nie wkładałam tego wszystkiego, bo byłoby to za długo, ale między innymi rozporządzenie, które mówi o tym, jakie mamy na dzień dzisiejszy ograniczenia oraz te wszystkie oświadczenia dla turysty w delegacji, oświadczenie normalne, kiedy już wrócimy do normalności, będziemy mogli ludzi przyjmować. Takie, te wszystkie rzeczy państwo dostaniecie na swoje skrzynki mailowe. Ja dziękuję bardzo. Jeśli państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę.